Leroy odpowiada żonie w aferze alimentacyjnej, wywiązuje się w całości złożenia kwot. Joanna zajmuje dwa mieszkania. Leroy odpowiedział w końcu żonie Joannie Krochmalskiej, która na łamach wysokich obcasów oskarżyła go o niepłacenie alimentów i opisała ze szczegółami przemoc ekonomiczną, jaką na nią wywiera. Raper wszystkiemu zaprzeczył i zwrócił się do dziennikarzy. W czwartek 19 stycznia na łamach wysokich obcasów ukazał się wywiad z Joanną Krochmalską, żoną Piotra Leroya Marca. Kobieta opisała w rozmowie przemoc ekonomiczną, jaką raper ma wobec niej stosować, ujawniła też, że mężczyzna ma nie płacić alimentów. Oskarżenia były poważne, zwłaszcza że dotyczyły też gróźb kierowanych w jej stronę. Dodajmy, że jako poseł Leroy sam walczył z alimenciarzami. Zastraszał mnie przy pomocy kolegi, który powiedział przy świadku, że jak mnie potrąci samochodem i będę kaleką, to nie będę mogła się zajmować dziećmi i Piotr dostanie opiekę. Mówiła Joanna Krochmalska. Żona oskarża Leroya o niepłacenie alimentów i przemoc ekonomiczną, gdy on płynął przez Atlantyk, ja dostałam eksmisję. Piotr Leroy Marzec konsekwentnie milczał i nie komentował bezpośrednio głośnego wywiadu Krochmalskiej, z którą od 2 lat jest w separacji. W czwartek wieczorem zorganizował jedynie transmisję live, w której enigmatycznie żalił się na los białych heteroseksualnych mężczyzn, mówiąc, że współcześnie to oni są najbardziej poszkodowani. Na zasądzonym poziomie. Leroy podkreśla także, że ponosi wiele wydatków na dzieci, 2 synów i córkę, w tym finansuje edukację i utrzymanie 20-latki, która z nim mieszka. Raper napisał, że to ona zdecydowała wyprowadzić się od matki ponad rok temu. Powyższe w sposób najlepszy zadaje kłam temu, że rzekomo jestem osobą przemocową. Rzeczywistość jest dokładnie odmienna. Czytamy. Raper na każdym kroku zaznacza, że chodzi mu tylko o dobro dzieci, pisze o nich wielką literą, dzieci, synowie, córka, przez co w tak postawionej sprawie jest niemal całkowicie bezbronny. Długie oświadczenie kończy 5. argument Leroya, który opisuje, że Joanna Krochmalska zajmuje 2 mieszkania. Joanna zajmuje 2 mieszkania, jedno w Warszawie, a drugie w Gdańsku, z którego praktycznie nie korzysta, lecz nie chce go opuścić. Tym samym generuje tutaj całkowicie niepotrzebny koszt, który nie powinien w żadnym stopniu obciążać mnie, pisze artysta. Leroy, trochę w tonie niepokojącej groźby, pisze jeszcze,
że istnieje cały ocean okoliczności faktycznych miażdżących dla jego byłej partnerki, ale ich nie ujawni właśnie ze względu na dobro dzieci. Wszystkim mają zająć się sądy i odpowiednie instytucje rodzinne, a dziennikarzy, którzy będą moderować ten spór, Leroy nigdy nie zaakceptuje,